Porozumienie Trójmiasto nad Kamienną zawarte przez samorządy gminne i powiatowe Skarżyska, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego, aby walczyć o unijne środki przewidziane na lata 2014-2020 skutkuje. Północna część województwa nie zostanie pominięta przy podziale pieniędzy. Przeciwnie, będzie w równej mierze, podobnie jak Kielce, z tych środków czerpać. Na obecnym etapie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na te trzy nasze ośrodki mamy wstępnie, powiem kolokwialnie, zaklepane 40 milionów euro i z Europejskiego Funduszu Społecznego 14 milionów euro, co daje mniej więcej 250 milionów złotych. Samorządowcy podczas licznych spotkań wynegocjowali środki w ramach tzw. ośrodków strategicznej interwencji przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Kielce jako obszar metropolitalny skorzystają z tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Programy różne, ale środki dla miast podobne. Kwota, jaką wynegocjowali samorządowcy, nie jest jeszcze ostateczna i może się zmienić. Problemem, który jest dzisiaj do negocjacji, jest to, że my nie zgadzamy się, żeby w tych 250 milionach złotych było aż 75 milionów euro, w granicach 30%, na tak zwane projekty miękkie. Starosta ostrowiecki Zdzisław Kołamaga chce, aby na projekty miękkie, czyli szkolenia i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców poprzez różnego rodzaju kursy, dla Trójmiasta trafiło dodatkowe 50 milionów złotych. Pieniądze, jakie samorządowcy wywalczyli, nie oznaczają, że samorządy zostaną wykluczone z ubiegania się o inne środki w ramach przewidzianych projektów. Że poza tą wynegocjowaną kwotą na te trzy obszary, poszczególne samorządy będą mogły składać indywidualne projekty, które będą rozpatrywane, tak jak wszystkie inne, w drodze konkursowej. Więc to jedno drugiego nie zamyka, żeby była pełna jasność. Pieniądze, jakie otrzyma Trójmiasto, zostaną podzielone w ramach czterech osi priorytetowych. Pierwsza to rewitalizacja terenów poprzemysłowych i uatrakcyjnienie ich dla przedsiębiorców. Druga oś dotyczy termomodernizacji, efektywnego wykorzystywania energii oraz zrównoważonego transportu miejskiego w miastach partnerskich. Trzecia z osi priorytetowych dotyczy ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie Trójmiasta. W czwartej planowane są działania w sferze edukacji i kształcenia. To będą przygotowane określone programy zgodnie z kryteriami przyjętymi w Unii Europejskiej, z porządnym wyliczeniem kosztów, a także i efektów, które muszą wynikać z tego typu programów. Natomiast jeśli się one będą mieściły w tej kwocie, którą wynegocjujemy, to one mają gwarancję realizacji. Samorządowcy w ramach Porozumienia Trójmiasto nad Kamienną ustalili, że środki podzielone zostaną proporcjonalnie do liczby ludności w powiatach. Ostrowiec może więc otrzymać najwięcej z wynegocjowanych pieniędzy. Starosta zaznacza jednak, że w przypadku tych pieniędzy należy myśleć pod kątem regionu. Ale nie oznacza, że będziemy się bardzo ściśle tych liczb pilnowali. Dlatego, że jeżeli będzie wspólny projekt na trzy województwa, to trzeba będzie po prostu, na trzy powiaty, to będzie trzeba po prostu zrobić taką konstrukcję, która zapewni prawidłową realizację projektu jako całości, nie bawiąc się w takie różne rzeczy, czy milion złotych w Ostrowcu będzie więcej, a w Starachowicach mniej albo odwrotnie. Negocjacji w sprawie środków dla Trójmiasta będzie jeszcze wiele. Samorządowcy nie zamierzają łatwo składać broni i zadowolić się wynegocjowaną kwotą. Chcą więcej i sprawiedliwości za pominięcie północnej części województwa przy podziale pierwszej transzy pieniędzy z Unii.